Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie cyklu Nos Kleopatry i Wąsy Borkowicza, cyklu, który realizowany jest przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz portal w szczecinie.pl. No ale jak widać z tych okoliczności, które mi towarzyszą, nie jesteśmy w Szczecinie, ale jesteśmy w Greifswaldzie. I w związku z tym będziemy rozmawiać o wystawie, jaka zaprezentowana jest w Pomerszys Landes Muzeum, a moim gościem będzie dzisiaj dr Tomasz Ślepowroński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo, Tomku, że przyjąłeś zaproszenie. Jesteśmy w niezwykłym miejscu, poza Szczecinem po raz pierwszy. I zanim przejdziemy do omawiania kwestii związanych z wystawą w Greifswaldzie, kwestii związanych z historią powojenną Forpommern i Pomorza Zachodniego, chciałem poprosić Cię o taką krótką prezentację tego, jakim historykiem jesteś, co do tej pory robiłeś, czym się zajmowałeś. To zawsze ważne z perspektywy naszych odbiorców. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, bo to niezwykle miło w tym wspaniałym cyklu wystąpić, jako czwarty chyba z naszego Instytutu. Kilka słów o sobie. No, wydaje mi się, że jeżeli mogę tak w jakiś sposób podsumować to, co do tej pory zrobiłem, to chyba bym wskazał na takie cztery główne wątki, które mi się interesuje. Zaczęło się wszystko na etapie pracy magisterskiej u pana profesora Włodzimierza Stępińskiego, gdzie przygotowywałem temat poświęcony konfliktowi między Polską a NRD w Zatoce Pomorskiej w drugiej połowie lat 80. Mówię o tym dlatego, bo ten etap magisterski w zasadzie ciągnie się do dziś. Jest to temat, który cały czas jest żywy. No i też historia ostatnich lat kilkunastu powoduje, że znowu problem Zatoki Pomorskiej, rozgraniczenia jest tym problemem, który nie jest do końca załatwiony. I przez to co jakiś czas jeszcze, szczególnie kiedy pojawiają się nowe dokumenty, nowe rzeczy, to na ten temat coś publikuję, na ten temat coś mówię. Drugi wątek związany z kolejnym etapem, czyli z etapem doktoratu, to jest historiografia zachodniopomorska. To też była propozycja, inspiracja pana profesora Włodzimierza Stępińskiego, abym zajął się i spróbował porównać, jak wygląda historiografia Pomorza Zachodniego pisana w Polsce po roku 1945 i w Niemczech Wschodnich, Niemieckiej Republice Demokratycznej, aby dokonać takiego porównania. Udało mi się to chyba w pewien sposób, bo efektem tego była dysertacja doktorska i książka, która wyszła, która właśnie poświęcona była tejże historiografii. Jeżeli mogę, to taki zabawny wątek, bo prezentacja książki miała miejsce w Książnicy. I z tejże prezentacji jeden z redaktorów Kuriera Szczecińskiego napisał taki fajny tekst zatytułowany Hagiografia między kolumnami. Ja tak, ja tak sobie to czytałem, mówię, Boże, ale mi dowalili w tym tekście, no, że napisałem książkę hagiograficzną, czyli nieprawdziwą w jakiś sposób. Okazało się, że to był błąd, to była literówka, zamiast historiografia była hagiografia. I tak już do takiej pewnej legendy, jak spotkamy się z panem redaktorem Twardochlebem, zawsze sobie przypominamy i sobie z tego żartujemy. Trzeci wątek, trzeci element to jest kwestia związana z robotnikami przymusowymi i znowu muszę wymienić pana profesora Stępińskiego, który już u nas nie pracuje, ale który mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku uznał, że to jest ostatni moment, że należy spróbować nagrać jeszcze relacje świadków historii, tych robotników przymusowych, którzy byli w trakcie II wojny światowej na Pomorzu, bo akta zgromadzone w archiwach, różnego rodzaju inne dokumenty, nawet zdjęcia, nie oddadzą emocji i prawdy o tych czasach tych ludzi, którzy je przeżyli i oral history, historia mówiona, będzie tu uzupełniać te elementy, które właśnie możemy wyczytać z archiwaliów. Razem z panem profesorem Stępińskim plus grono jeszcze jego współpracowników, między innymi z Archiwum Państwowego w Szczecinie, dokonaliśmy takich nagrań. A razem zebrało się tego około 80 różnych nagrań, które są zdeponowane właśnie w Archiwum Państwowym. Mogą badacze z tego korzystać. To było dla mnie wielkie przeżycie i wielka radość i wielka nauka, że mogłem w tym uczestniczyć, bo zobaczyłem, jak trudna jest właśnie historia mówiona, jak trudne są te rozmowy i jak zarazem ciekawe, jak fascynujące, jak wiele mogą dać nam, czyli tym, którzy pytamy o pewne rzeczy, ale także tym, którzy opowiadają i może po raz pierwszy są do końca wysłuchani. To było bardzo ciekawe przeżycie. Tak. Tym bardziej, że ten temat
jednak nie był tematem eksplorowanym szczególnie w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach właściwie. Ja myślę, nie tylko nawet, że nie był eksplorowany, ale chyba na ogół był uznawany za mniej istotny w porównaniu z innymi ofiarami II wojny światowej. Zawsze więźniowie obozów koncentracyjnych z natury rzeczy byli na pierwszym miejscu. Oczywiście żołnierze, bo to martyrologia, bo to walka, a praca przymusowa i robotnicy przymusowi chyba byli trochę pomijani. Zresztą świetnie widać to w Szczecinie, gdzie pierwszy pomnik poświęcony robotnikom przymusowym, których było kilkanaście tysięcy w Szczecinie, to został zbudowany dopiero w roku 2007, prawda? To pokazuje to pewną marginalizację tego tematu. I czwarty wątek. Jest to wątek, dzięki któremu też chyba tu się znajdujemy, czyli moja wielka przygoda mojego życia, lata 2013-2014, kiedy udało mi się otrzymać stypendium z takiej niemieckiej instytucji Kulturstiftung des Bundes, która stworzyła taki program Fellowship, gdzie około 20 młodych, no ja byłem najstarszy, ale młodych muzealników z różnych części świata zaproszono do Niemiec i za pieniądze rządu niemieckiego pokazywano im muzea niemieckie i zarazem byli zatrudnieni w muzeach niemieckich, aby przygotować pewną wystawę. Ja zostałem zatrudniony i aplikowałem do Muzeum Pomorza w Greifswaldzie, Pomerisches Landesmuseum i tutaj kontynuowałem pracę nad częścią wystawy dwudziestowiecznej, tą częścią poświęconą polskiemu Pomorzu Zachodniemu, pewnie o tym będziemy więcej jeszcze mówili. Także w skrócie są takie cztery wątki, które gdzieś tam mnie zbudowały jako historyka. Różnorodne, ale no w jakiś sposób fascynujące, przynajmniej no dla mnie fascynujące do dziś. No ale mające też wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest właściwie historia polsko-niemiecka, bo w każdym z tych wątków, począwszy od Zatoki Pomorskiej, no pojawia się konflikt polsko-NRD-owski, historiografia niemiecka, ale też historiografia przecież zachodniopomorska, prawda? Więc tutaj to jest łączone. I ten styk, który wydaje się w gruncie rzeczy bardzo oczywisty z perspektywy Pomorza Zachodniego, z perspektywy Szczecina, nie jest wcale taki oczywisty w tym względzie, że jesteś wyjątkiem w gruncie rzeczy dzisiaj w naszym instytucie, człowiekiem, który bada rzeczywistość pogranicza w takim dużym stopniu. No nie mamy zbyt wielu takich historyków. Z czego to wynika? To znaczy jeszcze kilku nas zostało, powiem w ten sposób. I to jest bardzo dobrze. Ale myślę o XX wieku. Ale masz rację, że nastąpiła duża zmiana. Jeżeli lat temu 30, prawda, nasz instytut był uznawany za oczywisty instytut, który zajmuje się tematyką pomorską i tematyką polsko-niemiecką przede wszystkim, no to ciekawa ewolucja naszego środowiska spowodowała to, że wielu naszych rówieśników, naszych przeszkolegów poszło w zupełnie inne tematy. Odcięło się od Pomorza. Może uznali, że ten temat był, prawda, zbyt mocno do tej pory eksplorowany, a może inne wątki, szczególnie wątki polskie, prawda, ich zainteresowały, zafascynowały. I masz rację, że ta nasza generacja historyków, ona właśnie wchodzi bardzo mocno i z wielkimi sukcesami i zajmuje się historią Polski, prawda, i tą historią najnowszą, ale też i tymi okresami wcześniejszymi. Także bardzo trudne pytanie, skąd to się wzięło, prawda? No bo ja w tym nie uczestniczę, ja jakby zostałem na tym stałym polu badawczym. Ale pewnie masz jakieś przemyślenia na ten temat, bo to jest intrygujące, że taka bliskość granicy, to, że właściwie dziś jest to dużo bardziej nieskomplikowane w sensie otwartości granicy, dostępności do archiwów, no nie powoduje, że liczba historyków zajmujących się przestrzenią, o której mówimy, jakoś wzrasta. Często tłumaczy się to, że jakby nasze zainteresowanie sprawami niemieckimi po roku, od lat 90. maleje, tym, że po prostu te stosunki znormalniały. Mm-hmm. Stały się bardziej przyjacielskie, bardziej normalne. I może tutaj jest pewien element, że one już nie są tak, przepraszam za wrażenie, sexy, jak były wcześniej, bo nie ma takiego napięcia. Chociaż może ostatnio znowu się ono pojawia. To zobaczymy za parę lat, jak to będzie przyjęte, jak to będzie odreagowane. Czasami mówi się o tym, prawda, że zanika znajomość języka niemieckiego. No i to wszystko są elementy, mi się wydaje, ważne. Ale jeżeli już mnie prowokujesz i dociskasz z pytaniem, to ja myślę, że chyba jesteśmy świadkami czegoś bardzo ciekawego. Czegoś, co jest typowe dla starszych uniwersytetów, że kolejna generacja badaczy w jakiś sposób próbuje inaczej spojrzeć na problem niż ojcowie, niż mistrzowie. Chce tej pewnej swobody badawczej, chce pewnego rodzaju właśnie odejścia od tych wcześniejszych, prawda, tradycyjnych pól badawczych i pewnych dróg, którymi się mistrzowie podróżowali, którymi się przemieszczali i szukają innych pól. I ja myślę, że to jest coś ciekawego. To się wiąże ze zmianą też perspektywy narodowej, odejściem od tej perspektywy, w której jednak mocno była historia osadzona?
dotychczasowa? Ciekawe pytanie. Wiesz co, nie umiem na to pytanie powiedzieć jednoznacznie, bo okej, masz rację, że te inne wątki niepolityczne, prawda, tak, historii zaczynają być coraz częściej przez nas, prawda, tutaj dostrzegane i tym się zajmujemy. Ale z drugiej strony myślę, że historia jest nauką, gdzie te elementy narodowościowe są bardzo istotne, prawda? Trudno jest, no, był wielki projekt, który miał stworzyć podręcznik historii polsko-niemieckiej. Taki podręcznik powstał. No i powstał. I tak, ale tak naprawdę jaka jest jego recepcja? No, nie trafił do szkół ani tutaj w zasadzie, prawda? Jego recepcja jest uważam niewielka. To jest bardzo trudno napisać podręcznik wspólny, szczególnie w takim okresie konfliktowym. Nie wiem, na ile udało to się Francuzom i Niemcom, bo tam też taki podręcznik powstał wcześniej. Natomiast ja myślę, że ta perspektywa narodowa w pisaniu historii, ona cały czas jeszcze jest, ona istnieje. To jest mój pogląd, możemy tutaj oczywiście się pięknie różnić. I myślę, że jeszcze jakiś czas zostanie. Jak długo? Nie wiem. No bo to jest pytanie, na ile te procesy, które zachodzą współcześnie, procesy integracyjne, procesy, prawda, globalizacyjne, spowodują to, że my w jakiś sposób odejdziemy od tego spojrzenia narodowego. I ja tego jeszcze nie widzę. Ja myślę, że cały czas te elementy będą istnieć, a czas, w którym żyjemy, czas no kryzysu, wcale nie powoduje, żebyśmy tak chętnie, prawda, przechodzili na drugą stronę tęczy, prawda, i tutaj patrzyli sobie na ten świat z perspektywy właśnie wspaniałego nowego świata, który miałby się stworzyć. To nawet chyba nie chodzi o taki wspaniały nowy świat, ale myślę o zacieranie takich konturów, które są bardzo widoczne, prawda, czy wchodzeniu w tematy, które mogą mocno boleć z jednej perspektywy, z drugiej perspektywy. To wydawało się, że dogadaliśmy się w tym sensie, że znaleźliśmy porozumienie w odniesieniu do spraw trudnych, ale czy to dzisiaj jest możliwość, że te tematy wrócą, że one staną się znowu kłopotem? Mówisz o dialogu polsko-niemieckim. Tak. Jest takie niemieckie słowo, jeżeli chcemy odpowiedzieć, że zarazem tak i nie, to mówimy jajny, tak? Czyli i tak i nie. To jest ciekawy przykład na szczeciński. Na początku lat 90. została wydana niesamowicie kapitalna książka właśnie w Szczecinie, w Lubece, w Greifswaldzie, czyli Szczecin 1945-46, we wspomnieniach, w dokumentach. Coś, co było, uważam, przełomem w ogóle w historiografii polsko-niemieckiej, a razem historycy polscy i niemieccy usiedli i napisali książkę, zbiór źródeł o bardzo trudnym okresie przejściowym w Szczecinie, okresie, no, który jest nacechowany wielkim bólem Niemców, tych, którzy muszą ten Szczecin opuścić, ale i wielką traumą Polaków wynikającą z II wojny światowej. Dyskusje, spory dotyczące tego podręcznika, tego zbioru źródeł były bardzo duże i do ostatniej chwili tak naprawdę pewne rzeczy były dogrywane, ale się udało. Pytasz się, czy dalej będzie nam się udawało? To zależy oczywiście od ludzi, zależy też od nas, zależy od kontekstu politycznego, ale ja myślę, że udaje się cały czas nam, historykom, mimo różnych zmiennych w dialogu polsko-niemieckim, szukać porozumienia. Umiemy się z sobą dogadać. Przykładem jest wystawa, prawda, którą Państwo możecie w Greifswaldzie obejrzeć. Jest to wystawa, gdzie wydaje mi się, że nie za bardzo tutaj można byłoby doszukać się elementów spornych, mimo że muzeum, w którym się znajdujemy, jest muzeum, którym współrządzą, współtworzą to muzeum zupełnie różne środowiska, były środowiska ziomków, prawda, pomorskich, ale, prawda, i tutaj instytucje polskie, czy w Radzie Fundacji jest województwo zachodniopomorskie, często Polacy są, prawda, pracownikami czy naukowcami. Możemy się z sobą porozumieć, głęboko w to wierzę. Oczywiście, no, pewnie nie wszyscy i pewnie będą takie tematy, gdzie pozostaniemy, prawda, na różnych stanowiskach, bo to jest też normalne, prawda, bo historia, no, jest przeszłość, ale też zarazem jest to opis, prawda, tejże przeszłości, w którym możemy się różnić. Ważne mi się wydaje jest to, żebyśmy umieli i po jednej, i po drugiej stronie granicy walczyć z pewną mitologią, walczyć z tym, co jest właśnie narosłym mitem, co jest pewnym elementem wytworzonym, prawda, w długim procesie, aby takie rzeczy dekonstruować, aby pokazywać, że to niekoniecznie było tak, jak nam się wszystkim wydaje, prawda, że można znaleźć sytuacje odwrotne, przypadki, prawda, szczególne, że to jest wszystko o wiele bardziej ciekawe niż taki prosto czarno-biały, prawda, obraz przeszłości. Tutaj z wydaniem tego tomu źródłowego Szczecin 45-46 wiąże się taka historia, którą opowiadał profesor Edward Wodaczyk,
nieżyjący już, ale ona wiąże się z poezją Tadeuszem Białeckim. Opowiada o tym, że powstała ta sytuacja konfliktowa tuż przed wydaniem. No i mediatorem w tej sytuacji okazał się potomek kanclerza Otto von Bismarcka. I profesor Białecki, który no, z domu, z czasów okupacji wyniósł bardzo silne nastawienie antyniemieckie, miał skomentować tę całą sytuację, to już po tym pojednaniu, czy dojściu do porozumienia, usiedli do wspólnego obiadu i profesor Białecki mówi, że nie myślał nigdy, że usiądzie do wspólnego obiadu z potomkiem żelaznego kanclerza. To też taka historia pokazująca, że w tamtym momencie przełamało się coś, co było bardzo silne, co tkwiło po jednej, po drugiej stronie pewnie. Słuchaj, jeżeli mogę dodać, masz rację, to jest potwierdzenie tego, o czym mówiłem, że historię tworzą ludzie, to jest banał oczywiście, prawda? Wielkie procesy, one są istotne, ale tak naprawdę ja uważam, że jednostka w historii ma swoją wielką, wielką rolę. Tutaj, prawda, jestem absolutnie na innym stanowisku niż historiografia marksistowska. Bo zobacz, i w rodzinie Bismarcków, i w rodzinie von Tadenów mamy różne postacie. Mamy tych, którzy szukają porozumienia z Francją, z Polską, ale mamy tych, którzy stają na absolutnie innych stanowiskach, stanowiskach rewanżystowskich, stanowiskach, prawda, bardzo nacjonalistyczno-prawicowych i oni tego dialogu nie szukają. Także to zależy od nas. Jeżeli będziemy umieli porozmawiać, zachowując jakby prawo do zachowania swojego poglądu, swojej godności z szacunkiem do siebie, jest szansa wtedy zawsze. No to skoro mówimy o tym dialogu, znasz dobrze środowisko historyków greifswaldzkich, środowisko historyków po drugiej stronie granicy. Czy jest taka potrzeba też poznawania rzeczywistości, która jest za Odrą, ale z perspektywy oczywiście z zachodu na wschód. Niemieckiej perspektywy. Tak. To się wszystko bardzo mocno zmienia. Kiedy w roku 1938, czyli prawie 100 lat temu, Gerhard Labuda, najwybitniejszy pomorzoznawca, nieżyjący już historyk poznański Kaszeba, chciał napisać biografię Bogusława XIV. To było związane z akurat z rocznicą wygaśnięcia dynastii. Próbował zobaczyć, jak wygląda polska historiografia i nie znalazł dosłownie nic na temat tegoż władcy Pomorza. Z rządzeniem los, w tym samym czasie w Greifswaldzie niemiecki historyk Adolf Hofmeister chciał zrobić dokładnie to samo i miał oparcie w wielkiej literaturze niemieckiej. Minęło prawie 100 lat i to się bardzo mocno zmienia. Jeżeli byśmy spojrzeli dzisiaj na Uniwersytet w Greifswaldzie, na Instytut Historyczny, z wielkim bólem muszę to powiedzieć, że od kilku lat nie ma katedry badającej historię Pomorza. Także tutaj chyba podobnie też jak u nas. U nas też nie ma katedry. Masz rację. Nie ma katedry, ale są pracownicy. Tak. Ten temat jest cały czas żywy. To jest temat, który nas przecież cały czas w jakiś sposób interesuje i takie prace powstają. Natomiast tutaj tych historyków niestety jest coraz mniej, bo razem z tym, kiedy odchodzą na emeryturę, pewne katedry są wygaszane, pewne stanowiska są wygaszane. Miejscowi pomorzanie niemieccy uważają, że to jest ten element w cudzysłowie okupacji meklemburskiej, no bo stolica landu jest w Schwerinie. I no, ten Schwerin patrzy, prawda, na to Pomorze tak, no nie wiem, jak do czego to porównać, ale patrzy, powiedzmy, no, w sposób, że tak powiem, oszczędny, a nie w sposób, prawda, rozrzutny. I wielka szkoda. Ale wyższościowy? Wiesz co, gdybym był Pomorzaninem, może bym tak się tutaj czuł, prawda? Może bym miał takie poczucie, że jesteśmy troszkę gorsi, że pewnych interesów naszych Schwerin nie dostrzega. To świetnie było widać w pandemii. Kiedy działalność najpierw polskiego rządu, który zamknął granicę, bojąc się, prawda, pandemii, a w drugim etapie pandemii działań rządu w Schwerinie, rządu Mecklenburg-Vorpommern, który także ograniczył czy utrudnił kontakty, prawda, przez granicę, była gwałtownie protestowana i na polskim pograniczu, a i na niemieckim pograniczu, kiedy się okazało, że te stolice będące tak no, daleko, no bo Schwerin to jest przecież ponad 200, chyba 50 kilometrów od Stralsundu, prawda, od Pomorza. Tych problemów pogranicza nie dostrzegają, czyli no, pewnie tak się miejscowi tutaj Niemcy, miejscowi Pomorzanie mogą czuć. Znowu, dla nas jest to bardzo odległe, tak? My jesteśmy cały czas jeszcze nowymi Pomorzanami w trzecim pokoleniu, powiedzmy. No tak, nie? Ale my też możemy odczuwać taki dyskomfort, biorąc pod uwagę nasze stosunki z centrum, tak? Z Warszawą. Też mamy takie poczucie, że nikt nas nie rozumie, nikt nas nie docenia, nie patrzy się na nas z taką atencją, jakiej byśmy oczekiwali. Tak. Jeszcze cały czas zdarzają się przecież, którzy przyjeżdżają do nas naukowcy, historycy także, którzy mając lat powiedzmy 50-60, mówią, że po raz pierwszy są w Szczecinie. To o nic złego, bo oni nie muszą tutaj przyjeżdżać, ale to pokazuje, że jesteśmy bardzo odlegli od Warszawy. Zdecydowanie. Dobrze, no to przejdźmy do Greifswaldu, przejdźmy do wystawy.
Lubisz Greifswald jako miasto, jako miejsce, w którym spędziłeś no, dobre 2 lata? Tak, tak no prawie 2 lata, bo to było chyba 19 miesięcy dokładnie. Lubię Greifswald. Przyznam się, że jest to moja pierwsza miłość tutaj, jeżeli chodzi o Pomorze Przednie. Pierwsza, a nie jedyna. Miałem jakiś czas później możliwość pomieszkania 2 tygodnie w Stralsundzie. No i to moja druga miłość. Powiedzmy, te 2 miasta są przepiękne. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie był, to zapraszam, bo są to przepiękne, prawie że niezniszczone w wyniku wojny miasta. Polityka NRD trochę później zniszczyła substancję mieszkaniową tą starszą. Przepiękne miasta. Dla mnie to była wielka przygoda, tak jak już powiedziałem. Czas trochę oderwania się od takiej rutyny, bieżączki uniwersyteckiej, takiej gonitwy, prawda, za rzeczami, które trzeba zrobić na wczoraj, bo to, co bardzo ceniłem i co też spowodowało, że klimat w muzeum był doskonały, to pewna przewidywalność pracy. Ja prawie pierwszego dnia pracy wiedziałem, co będę robić za 2 miesiące, za 1,5 roku i za rok. Oczywiście zdarzały się rzeczy dodatkowe, ale to było bardzo ważne. Taki porządek w pracy. Tak? To jest cecha naszych zachodnich sąsiadów niewątpliwie, że umieją pewne rzeczy zaplanować. My jesteśmy za to bardziej spontaniczni, prawda, nieobliczalni i możemy zrobić rzeczy niezwykłe z niczego i to jest też fascynujące. Natomiast faktem jest to, że to ułatwia pracę. To powoduje, że stres związany z wykonywaniem zawodu, który jest przyjemnością zarazem, bo bycie historykiem, no to jest wielka frajda, tak naprawdę wielka przygoda życiowa, ale uporządkowanie tego jest bardzo ważne. Dlatego to też wpłynęło pewnie na moje postrzeganie Greifswaldu, że Greifswald lubię, chociaż wiele osób, moich kolegów, którzy tutaj też przyjeżdżali, jakiś czas mieszkali, mówią, że to taka trudna miłość, bo z drugiej strony jest to bardzo małe miasteczko, tak? On ma 60 chyba tysięcy, 50 tysięcy. W tygodniu po 19 w zasadzie się już niewiele dzieje. W zasadzie, prawda, Greifswald zaczyna spać. Mimo tego, że jest to miasteczko uniwersyteckie, prawda? Jest to ten pierwszy pomorski uniwersytet, 1456, data założenia, czyli piękna, długa historia i uczelnia, do której przyjeżdżają studenci z całych Niemczech, ale ten duch studencki, no może ja już byłem za stary, już byłem daleko po studiach, ten duch studencki ja widziałem bardziej w weekendy niż w dni powszednie. Może bardziej tego ducha studenckiego widziałem w bibliotekach, no, czego znowu u nas czasami brakuje, bo nasze biblioteki czasami są puste. Tutaj te biblioteki są pełne i to jest też bardzo, bardzo fascynujące. Lubię Greifswald za to, jak tu się właśnie spokojnie i fajnie mi żyło, jak za tą przestrzeń, w której byłem. Byłem tutaj 2 lata z moją córką, która tutaj chodziła do szkoły i to takie 2 lata bycia face to face, bez żony, bez drugiego dziecka, no tak. Też było kapitalne i fascynujące. No, takim typowym Greifswaldczykiem, no, co tutaj dużo mówić, nie? No, w jakiś sposób tak. Jedna pani z Nordkorea zainteresowała się tym przypadkiem i zrobiła taki z nami wywiad, z nami i z moją córką. No i wyszło tak, że chciała mówić o wystawie, a okazało się, że głównie moja córka mówiła i opowiadała i tytuł jest Alicja Redet, Redet und Reden, czyli Alicja gada i gada. Ale to jest ciekawe, bo to też pokazuje jak daleko jesteśmy w gruncie rzeczy, prawda, i z perspektywy Greifswaldczyków. To znaczy, że taki przypadek jak twój, ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, nie mówię, że w konkretnym celu ty przyjechałeś robić wystawę, ale osiedlają się tutaj, żyją pomiędzy Greifswaldczykami, jest stosunkowo niewiele. Chcę też powiedzieć, że w gruncie rzeczy nie znamy Pomorza Przedniego. Och, oczywiście, nie znamy. Nie znamy i wolno poznajemy. Podobnie jak nasi niemieccy koledzy wolno poznają przeszłość Pomorza Zachodniego, naszego polskiego Pomorza, to jest też fenomenalne, bo to też jest kwestia nazewnictwa, no prawda? Pomorza Tylnego. Mówimy o Pomorzu Zachodnim, tak, naszym Pomorzu Zachodnim, a na zachód od Pomorza Zachodniego jest Pomorze Przednie jeszcze. To jest komiczne. Pojęcie Westpommern, czyli pojęcie Pomorze Zachodnie absolutnie w języku niemieckim nie funkcjonowało. I to był też jeden z zadań pierwszych, jakie na wystawie tutaj dostałem. Jak nazwać po niemiecku ten nasz region, nasz polski region? I doszliśmy do wniosku, że no, nie będziemy tego nazywali Hinterpommern, no bo to byłoby coś anachronicznego. Nikt tak nie mówi przecież na Pomorzu Zachodnim, że mieszka na Pomorzu Tylnym, poza kilkoma naszymi kolegami, prawda, z Instytutu. Nikt nie używa tego typu sformułowań, dlatego to byłoby też absurdalne i wymyśliliśmy takie pojęcie polskie Pomorze Zachodnie, tak, żeby to było odniesienie do właśnie polskiego pojęcia i ono tak funkcjonuje na wystawie.
O czymś innym miałem chyba mówić, ale zeszliśmy... O tym, że słabo znamy Pomorze. Słuchaj, pytałeś się o tą powiedzmy, mniejszość polską w Greifswaldzie. Tak. Tak, ona nie jest zbyt liczna, ale ona jest ciekawa, bo to bardzo często są pracownicy uniwersytetu. Pracownicy muzeum przez jakąś chwilę, prawda? A przede mną Andrzej Hoja, który tak naprawdę, trzeba powiedzieć, on położył podwaliny pod tą wystawę. On wymyślił koncepcję. Zmiany, które później, czy ja wprowadziłem, czy Gunther Dennert, który to kończył, one były, wydaje mi się, pewnym uzupełnieniem tego, co Hoja wymyślił i powiem szczerze, to było fajne, to były bardzo ciekawe pomysły, myśmy tam pewne elementy tylko zmieniali, coś dodawali i wyszło z tego chyba ciekawy obraz. Oczywiście mam pewien niedosyt, tak? Może przeskakuję do końca wypowiedzi, bo mam pewien niedosyt, bo zawsze można zrobić więcej, można pokazać, prawda, więcej. Ta przestrzeń jest niewielka, ale to jest przestrzeń, która jest dostosowana tutaj do miejscowych widzów, którzy nie wiedzą nic, tak jak powiedziałeś o przeszłości Pomorza Zachodniego. I ten taki prosty kurs historii Pomorza Zachodniego ma ich wprowadzić w te nasze główne problemy, nasze główne wątki, aby to poznali. No bo cała wystawa to jest 300 kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Tak, tak, XX wiek. Tak, XX wiek, natomiast Pomorze, polskie Pomorze Zachodnie, to już jest kilkadziesiąt. Myślę 70 metrów mniej więcej, tak, tak bym to szacował. Pierwotnie zakładaliśmy, że będzie ciut więcej, natomiast doszły nowe elementy związane z tą częścią NRD-owską i z bardzo ciekawą częścią poświęconą Pomorzanom na terenie RFN-u po 1945 roku i dlatego tutaj pewne zmiany zaszły. Część ekspozycji jest wspólna. Samo otwarcie jest wspólne, pewnie Państwo to zobaczycie, tam gdzie stoją dwa autentyczne słupy graniczne z granicy polsko-niemieckiej, pomiędzy Polską właśnie Ludową a NRD. To jest ta część wspólna, która mówi właśnie o podziale Pomorza po II wojnie światowej, ale co jest bardzo ciekawe i uważam takie trochę też symboliczne, wspólny jest infokiosk, czyli taki jak tutaj się mówi medientisch, gdzie są zaprezentowane fragmenty wypowiedzi świadków historii. Polskich i niemieckich w jednym miejscu. Oni są z sobą przemieszani i nie jest to istotne, czy mówi to Polak, czy Niemiec, ale to nie jest kryterium najważniejsze, tylko ważniejsze jest kryterium tematu, o czym mówi, prawda? Czy mówi o wojnie, czy mówi o kwestii, prawda, wejścia Armii Czerwonej, czy mówi o problemach życia w państwie socjalistycznym. To jest interesujące, bo jeżeli widz będzie miał cierpliwość, usiądzie i poklika i posłucha sobie, prawda, te filmy, one są po polsku, po niemiecku, ale są podtytuły, są tłumaczenia, prawda, w trzech językach, także w angielskim, to może dostrzec, że niektóre aspekty naszego bycia, funkcjonowania właśnie w realnym socjalizmie były bardzo podobne. No bo to też przecież nie były aż tak różne ustroje, prawda, więc tutaj tych różnic będzie pewnie dużo, ale też podobieństw równie wiele. Ale chciałem zapytać o początek twojej pracy nad wystawą. Przyjeżdżasz, dyskutujecie, przełamujecie mity, czy masz wolną rękę, jeśli chodzi o ekspozycję dotyczącą Polski? Od samego początku kształtowania wystawy historycznej w Muzeum Pomorza, czyli od przełomu XX-XXI wieku, było założenie, że ma być to historia regionu, tak jakbyśmy to nazwali, landu, tak? Tak. Po niemiecku do tego Pomorze jest Landes, muzeum krajowe można powiedzieć, ale no, my mówimy Muzeum Pomorza, taka jest oficjalna transkrypcja nazwy. Będzie to muzeum krajowe, które będzie pokazywało historię tego kraju, niezależnie od tego, jakie etnosy tutaj mieszkały, jakie państwa tutaj miały swój wpływ od, powiedzmy, czasów średniowiecznych, chociaż wystawa sięga także i prehistorii, to jest też ciekawe, że mówi o tych czasach, prawda, kiedy dinozaury biegały po Pomorzu, nawet jeden jest zaprezentowany. Później, prawda, poprzez okres nowożytny do najtrudniejszego czasu, czyli okresu XX wiecznego. Dlatego też dyrektor Schroeder, który on tutaj miał największy wpływ, Uwe Schroeder miał największy wpływ na kształt, prawda, ekspozycji, uznał, że jeżeli będziemy mówili o polskim Pomorzu Zachodnim, to musimy to oddać w ręce polskich historyków i polscy historycy mają tutaj absolutną swobodę, bo oni najlepiej wiedzą, co się działo na Pomorzu Zachodnim i będą mogli zaprezentować te wątki, które no, będą ciekawe dla miejscowego widza, dla odwiedzających, nie tylko Niemców, ale odwiedzających Pomorze i Muzeum Pomorza. I zarazem wątki no, najbardziej reprezentatywne dla tych dziejów Pomorza, prawda, po II wojnie światowej. Mało tego, w wielu sprawach, w wielu aspektach, które dotyczyły innych czasów, czyli na przykład okresu międzywojennego, koledzy niemieccy pytali się nas, słuchajcie, no była kwestia Polonii w Szczecinie.
Czy to pokazać, czy jak to pokazać? Jaka skala zjawiska, jak wy to oceniacie? No dzięki badaniom świętej pamięci pana profesora Włodarczyka wiemy już, że to jest mała skala zjawiska, to było 200, prawda, kilkadziesiąt osób, a w związku z tym jakby ten wątek się nie pojawia, za to pojawia się wątek. Nie da się wszystkich wątków umieścić na wystawie, to jest oczywiste. Zawsze można powiedzieć i powiedzieć, że tego nie ma, tego, tego nie ma, tego nie ma, ale to nie jest podręcznik do historii, to jest wystawa, która ma... To jest opowieść. Tak, to jest opowieść, bo to jest wystawa typu narracyjnego, bez dwóch zdań, aczkolwiek obiekty też są ważnym elementem. To nie jest tak jak w najnowszych, najnowocześniejszych naszych wystawach, prawda, światowych, że obiekt nie gra roli, prawda, a właśnie narracja i efekty są najważniejsze. Tutaj tradycyjnie, klasycznie obiekty są bardzo ważne, ale jest to oczywiście wystawa typu narracyjnego, a w związku z tym są wybrane pewne elementy najciekawsze i te reprezentatywne, dlatego nie da się zrobić wszystkiego. Ale koledzy niemieccy, wracam do wątku, pytali się no właśnie o tą Polonię i uznaliśmy, że czymś istotnym, ważnym będzie pokazanie Kaszubów na Pomorzu przed II wojną światową i oni występują, prawda, w takim elemencie związanym z pewnym oporem przeciwko nazizmowi po roku 1933, prawda, jest taka, no chyba tak to należy nazwać, nie wiem, czy koledzy niemieccy byliby zadowoleni, ale taka ściana chwały, tak, no bo, proszę Państwa, no musimy to też zrozumieć, tak, że Niemcy też chcą pokazać to, że nie wszyscy Niemcy byli świniami, tak, że nie wszyscy Niemcy byli nazistami, że zdarzali się także tacy, którzy nie poszli za Hitlerem, ich oczywiście było bardzo mało, no ale chcą ich pokazać i jest taka ściana chwały właśnie, gdzie występują komuniści, socjaldemokraci, pacyfiści, świadkowie Jehowi, Żydzi, konserwatyści, prawda, pomorscy, między innymi właśnie ci chociażby od rodziny von Taden i są także Kaszubi, prawda, i Związek Polaków w Niemczech, prawda, jako ten element właśnie tego oporu. To jest bardzo ciekawie pokazane, bo obok zaraz jest ściana, jeszcze większa część ekspozycji poświęcona zbrodniom, prawda, niemieckim zbrodniom nazistowskim. Jest bardzo mocno podkreślony właśnie element związany z Shoah, prawda, z Holokaustem, jak to było przeprowadzone. Jest akcja T4, prawda, czyli eliminacji osób umysłowo chorych. To te elementy są, uważam, świetnie pokazane i nie mówię o części polskiej, bo nie chcę mówić o tym, co myśmy zrobili, ale ta część niemiecka naprawdę jest, uważam, bardzo ciekawa, bardzo dobra, jest bardzo krytyczna. Była dyskusja, bardzo ciekawa, właśnie, w której też braliśmy udział, czy pokazać na wystawie po piersie Hitlera. No bo znaleziono tutaj w piwnicy po piersie Hitlera, kiedyś w każdym urzędzie, w każdym miejscu, prawda, publicznym, w czasach III Rzeszy to po piersie stało. A w związku z tym, czy pokazać, czy nie? No jest to artefakt typowy, prawda, ciekawy, interesujący, z historią znalezienia interesujący. Natomiast bano się, czy aby bardziej skrajna, radykalna część, bo Pomorzan, bo tacy też są, prawda, którzy mają poglądy zupełnie skrajne, prawda, poglądy, które gdzieś tam odwołują się do właśnie tego nazistu, czy neonazizmu, czy oni by nie przyszli i nie potraktowali tego jako ołtarz? Dlatego wybrnięto z tego w kapitalny sposób. Jest pokazane to po piersie tak, jak zostało znalezione. Tak, jak wyglądały Niemcy w roku 1945, Niemcy hitlerowskie. Czyli w gablocie mamy gruz i na tym gruzie, na tym tykupie tego gruzu jest to po piersie takie przechylone, prawda, bokiem leżące, no, pokazujące upadek, prawda, tych Niemiec właśnie tak zafascynowanych, prawda, Adolfem Hitlerem. Czyli wracając do Twojego pytania, my mieliśmy pełną swobodę, mogliśmy naprawdę pokazać to, co chcieliśmy. Swobodę, jeżeli chodzi o zakupy elementów, jeżeli chodzi o kwestie wątków, tutaj absolutnie, absolutnie była swoboda. Mało tego, w wielu tych właśnie aspektach styku polsko-niemieckiego radzono się nas, rozmawialiśmy. Jest pokazany konflikt w Zatoce Pomorskiej, prawda, jako taki właśnie wspólny polsko-niemiecki, polsko-narodowski wątek. Jest ten okres początkowy, prawda, tej rywalizacji o Szczecin między Wiznajem, prawda, Zarembą. Także jest to moim zdaniem bardzo ciekawa wystawa. Znajdujemy się tu w wystawie poświęconej dziejom Pomorza w XX wieku. Wystawa powstała z wspólnego projektu z Muzeum Narodowym w Szczecinie. To był projekt interagowski. I w Szczecinie i w Greifswaldzie mamy jeden wspólny temat, to znaczy historia, kultura i sztuka Pomorza. I pomysł tych różnych wystaw jest, że pokazujemy tę historię z różnych perspektyw, z różnymi zaborami i obiektami. Tu w Greifswaldzie zaczynamy od dziejów pierwszej wojny światowej, aż do wejście Polski do strefy Schengen.
To znaczy pomysł jest, że z wejściem Polski do strefy Schengen można znowu, powiedzmy, poruszyć się przez Pomorze bez granic. I w tej wystawie mamy różne wątki. To znaczy pierwszy wątek to jest, jak już powiedziałem, od pierwszej wojny światowej aż do przełomu roku 1945 roku, to znaczy ta ogromna wymiana ludności i nowa granica na Pomorzu. Potem pokazujemy, czyje Pomorzanin, którzy trafili do RFN-u i potem pokazujemy, czyje Pomorze przednie w obszarach NRD-u i ostatnia część, i to jest naprawdę coś niezwykłego w niemieckim muzeum, pokazujemy też historia Pomorza Zachodniego po 1945 roku, czyli polską historię w niemieckim muzeum. I dla nas było to nie całkiem łatwe zadanie i dlatego pomysł był, że polscy historycy pracują u nas w Pomorze Landesmuseum, w Muzeum Pomorza i że oni pokazują niemieckim zwiedzającym, co jest dla nich specjalnie ważne w tej historii po 1945 roku. Wystawa jest otwarta od teraz już rok i witamy bardzo serdecznie też zwiedzających ze Szczecina, z całego Pomorza Zachodniego, też zwiedzać naszą wystawę i mamy nadzieję, że kiedy ludzie zwiedzają Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum Pomorza tu w Greifswaldzie, oni otrzymają, powiedzmy, cały obraz historii Pomorza. A czy nie było jakiegoś konfliktu polegającego na tym, że się pokazuje tę drugą stronę, która już, właśnie pytanie, czy jest Pomorzem, czy nie jest Pomorzem z perspektywy NRD dzisiaj? Mówisz o stronie polskiej. Tak. Do mnie to nie docierało. Jeżeli już, to pewnie do jak to Szajadaj, on mógł mieć tam jakieś, prawda, sugestie, ale myślę, że chyba już nie teraz. Wystawa była produkowana w latach 2018-2021. 1 kwietnia ubiegłego roku została otwarta. Przygotowywaliśmy ją w latach 15-16 jeszcze Gunter, tak jak mówię, kończył. I ja się nie spotkałem wtedy nigdy z tym, z pytaniem, a po co, tak, a po co o polskiej mówić, po co mówić o polskiej części. Założenie było takie, jak mówiłem, że mówimy o całej historii Pomorza, niezależnie od tego, w granicach jakich państw ona się znalazła. Mało tego, ja myślę, że autorzy przyjęli taką zasadę dosyć imperialną rozumienia Pomorza, że nawet jeżeli jakiś obszar, jakiś część terytorium na chwilę do Pomorza wyszła, na przykład, prawda, jak Piła, prawda, Schneidemil. 38 rok. Dokładnie, prawda. Jak Chojna, prawda, przecież, prawda, to i tak jakieś wątki związane z tymi obszarami się pojawiają. Także ta perspektywa pomorska, a nie narodowa, jest czymś, co tutaj uważam dominuje. Natomiast oczywiście my możemy, tak wczoraj byłem też tutaj, prawda, bo była uroczystość związana z nową dyrektorką, panią Rut Ślączką i tak byłem z polskimi też zwiedzającymi, którzy mówią, ale to jest takie niemieckie Pomorze. No bo w dużej części, prawda, w wielu wiekach było, należało ono do Niemiec i było mocno związane, prawda, z państwem pruskim, z państwem później niemieckim, dlatego ten wątek oczywiście jest pokazany. Natomiast osią narracyjną jest historia Pomorza i historia Pomorzan. To jest też co chcieliśmy wykorzystać w polskiej części wystawy, bo padło pytanie, jakim klucz użyć tutaj do pokazania polskiego Pomorza? Czy pójść, no tak troszkę typowo, czyli pokazać dzieje polityczne, czy też spróbować na to spojrzeć inaczej? Uznaliśmy, że dzieje polityczne oczywiście muszą być. Jest część poświęcona, prawda, zarówno okresowi stalinowskiemu, jak też i okresowi oporu przed, prawda, państwem komunistycznym. Mamy oczywiście grudzień, mamy,
mamy, prawda, na grudzień 56 roku. Jest, tak, jest zdjęcie jedno, to oczywiście malutki wątek, jest zdjęcie poświęcone właśnie od czegoś, czego tutaj nie było w takiej skali, bo tutaj oczywiście były protesty związane, prawda, z wydarzeniami 17 czerwca 53 roku, tak, także na Pomorzu. A nasze były, prawda, 3 lata później, te właśnie związane z atakiem na konsulat, prawda, wcześniej jest takie zdjęcie. Jest sierpień 80 oczywiście. Jest opozycja właśnie, silna szczecińska opozycja w porównaniu, prawda, z innymi regionami, ta z lat 80. Także te wątki polityczne są, ale rozpoczynamy opowieść polską właśnie od informacji, jak zostało Pomorze podzielone, a później skąd byśmy się tu wzięli, prawda? Czyli coś, co uważam powinno być też interesujące dla Niemców, którzy tutaj mieszkają, aby zobaczyć, skąd się wzięli Polacy. Jest taki mit mówiący o tym, że myśmy tu przyjechali z naszych kresów wschodnich. Część tak, ale nawet nie większość, prawda? 20%. Dokładnie, prawda? Przecież tutaj Polska Centralna, z której pochodził mój dziadek, prawda, z Kieletczyzny i via Lubeka, prawda, razem z babcią spod Drohobycza tutaj, prawda, dotarli do Szczecina i tutaj zamieszkali. To jest też, prawda, historia wielkopolska, prawda, która przecież budowała elity tak naprawdę. Poznań budował elity Szczecina, prawda, te powojenne. I to staramy się pokazać w skali makro, tak, czyli w skali wielkich procesów, ale także w skali mikro, bo jest pokazana taka mała wieś w Swołowo i tam miejscowy entuzjasta historii, dokumentalista zrobił taką kapitalną mapę, gdzie pokazał wszystkie domy z tejże wsi i zrobił listę skąd, kto, gdzie pochodzi i wszyscy Polacy mają swoje nazwiska i imiona, a w 2 czy 3 domach, w których mieszkają Niemcy, jest napis jeszcze mieszkają tam Niemcy, tak? Czyli oni na przykład swojego imiona nie mają. To jest też ciekawe. To jest taki czas, prawda? To też musimy zrozumieć. Z dzisiejszej perspektywy byśmy patrzyli na to oczywiście inaczej, ale to jest oczywiste, że po wojnie niechęć, nienawiść, prawda, do Niemców po tym, co oni zrobili podczas polskiej okupacji w Polsce była czymś oczywistym. Czy ty się, Tomku, czujesz Pomorzaninem? To jest świetne pytanie, na które najlepiej zadawa się Pawłowi Migdalskiemu. No to tak, Paweł Migdalski, nasz ukochany, prawda, kolega i Pomorzanin, on chyba by odpowiedział na pewno twierdząco. Przepraszam, że za niego odpowiadam. Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć do końca. Tak, ja się czuję Polakiem. To jest moja ta pierwsza identyfikacja, czyli coś, co jest znowu chyba typowego dla polskich mieszkańców Pomorza. Bo to jest też ciekawy wątek, o którym mówisz. To wynika też z historii państwa, prawda? Tak, ale też chcę zapytać jednocześnie o to, czy ty w Greifswaldzie, pracując w Greifswaldzie, poznałeś Pomorzan? Tak. Tak, myślę, że tak. Myślę, że mocno, że jakby zapoznałem się z rzeczami, o których kompletnie nie miałem pojęcia, o których my nie mamy pojęcia. Na przykład, tak, żeby nie być gołosłownym, my w Szczecinie na Pomorzu Polskim zupełnie nie czujemy sentymentu do czasów szwedzkich. To jest dla nas odległa jakaś tam historia, prawda, te dzwony, prawda. Czasy po wojnie 30-letni. Dokładnie. Historia bardzo odległa. Natomiast tutaj ten sentyment w starszym pokoleniu pewnie, bo w młodszym to już się zmienia, wydaje się, że jest większy. Są pewne zwyczaje na przykład, które są zwyczajami szwedzkimi. Tutaj na tym szwedzkim Pomorzu, czyli na Pomorzu, które dopiero w roku 1815 zostało włączone do tego państwa pruskiego, czyli mówi o tym obszarze od Greifswaldu, prawda, po Stralsund. Jest taka, na wystawie są takie miejsca, które są adresowane bardziej do młodszych widzów, czyli komiksy różnego typu. Jest tak, i najczęściej są to takie wesołe historie. I jeden związany jest z tym, co nam zostało po Szwecji. I na przykład opowiada się taką historię, że 2 razy w historii Pomorza Przedniego, w roku 1945 i w roku 1989, czyli kiedy waliły się 2 systemy, nazistowski i komunistyczny w tej części, prawda, Pomorza, to mieszkańcy wyspy Hidenzy, położonej na zachód od Rugi, mieli zastanawiać się, czy aby to nie jest dobry moment, żeby wrócić do macierzy. Czyli do Szwecji tak naprawdę, z którą gdzieś tam, prawda, te czasy szwedzkie były postrzegane jako takie czasy spokojne, dobrobytu, czasy dobrej władzy. Też nie za bardzo rozumiem dlaczego i tego nie wiem, nie umiem tego sobie wyjaśnić, bo jednak to był czas, kiedy tam w zasadzie przez te 200 lat było 50 kilka konfliktów wojennych. No tak. Także to trudno jest to zrozumieć, no ale przecież pamięć ludzka i spojrzenie na historię nie zawsze jest logiczne. Właśnie te mity, prawda, które są, one są fascynujące, ciekawe, a w tym wypadku są, mówię, dla nas kompletnie, kompletnie nieznane. Czyli jeżeli chodzi o takie rzeczy, to na pewno się zbliżyłem do pomorskości. Ja się czuję szczecinianinem, tak? To jest moja identyfikacja, prawda, taka bliska, czuję się oczywiście Polakiem, wcześniej nie. Ale regionalna bliska. Tak. Pomorzaninem też w jakiś sposób na pewno, natomiast nie mam takiej odwagi, żeby powiedzieć o sobie, ja Tomasz Szlepowoński, Pomorzanin. Jasne. No to jeszcze wracając do wystawy, czy historykowi pracującemu na źródłach, piszącemu,
uniwersyteckiemu, akademickiemu historykowi trudno jest się przenieść do tej przestrzeni, no, operującej jednak na symbolu w dużym stopniu, operującej na artefakcie. Jak to w twoim przypadku wyglądało? Tak, no, cytując, prawda, klasyczny film, trafiłeś w sedno tarczy. Tak było. Pierwszego dnia, kiedy tutaj przyjechałem, to był kwiecień 2013 roku, poprosił mnie właśnie dyrektor do siebie i powiedział dokładnie to samo, co ty. Do tej pory byłeś historykiem uniwersyteckim, tak? Pisałeś artykuły, pisałeś książki, prawda? Pisałeś wielkie teksty. A teraz to wszystko, co napisałeś, musisz zmieścić w trzech zdaniach. I było to wyzwanie. I na pewno zmiana myślenia była wyzwaniem. Znaczy, ja uważam, że cały czas to było żywcze, to było ciekawe, to było interesujące, to nauczyło mnie bardzo dużo. Natomiast masz rację, że jest to zmiana, która powoduje, że pewne rzeczy, które żeśmy wyjaśniali, opisywali w wielu, wielu słowach, na razie musimy właśnie zamknąć, prawda, czy jakby pokazać jednym symbolem, jednym zdjęciem, które dużo więcej powie i będzie bardziej jakby przekazywało pewną prawdę o przeszłości niż właśnie wielki elaborat historyczny. Jest to inny język, tak? Ale ja sobie to biorę jako wielką zasługę i wielkie szczęście, że mogłem to poznać, że mogłem właśnie tak też się zmienić pod względem swoim zawodowym i swojego spojrzenia na historię. Staram się teraz o tym opowiadać moim studentom, bo mamy prawda, specjalność muzealniczą, muzealnictwo historyczne, gdzie prowadzę właśnie przedmioty związane z wystawiennictwem i bazuję na swoich doświadczeniach pozytywnych i negatywnych. To, co mi się udało, to, co mi się nie udało, prawda? Pokazuję im to, jak to można zrobić, aby to było ciekawe, interesujące i no, jak najbardziej, prawda, takie bliskie pewnej pracy. A co się nie udało, Tomku, na przykład? Co się nie udało? Mówiłem o świadkach historii i plan był początkowo taki, bo Andrzej Hoja razem z Piotrem Czapigo, Dominikiem, przepraszam, Czapigo z ośrodka Karta i ja przy współpracy z Domem Spotkań Historia z Warszawy nagrali 10 świadków historii, wybranych specjalnie. Tam są osoby, można powiedzieć, takie określenie zwykłe w cudzysłowie, prawda? Czyli powiedzmy polscy pomorzanie, którzy żyją, prawda, na Pomorzu. Są osoby, prawda, znane z perspektywy historii Pomorza, są osoby znane w całym, prawda, jakby tej historii Polski, bo jest nagrany Andrzej Milczanowski, między innymi są przedstawiciele mniejszości narodowej. To było 10 osób. Z punktu widzenia badań historycznych, no to nie jest żadna próba reprezentatywna. Z punktu widzenia, prawda, muzeum i chęci ilustracji tego, co pokazujemy na muzeum poprzez świadectwa właśnie historii mówionej, jest to coś zupełnie wystarczającego. Ale mieliśmy ambicje, aby nagrać jeszcze 10, żeby tam była osoba duchowna, żeby tam był ktoś z dawnej władzy, aby tam byli jeszcze członkowie innych mniejszości, którzy zamieszkali, pewnie na Pomorzu, Grek, może, prawda, z pochodzenia Ukrainiec. Tego nam się nie udało. Doszło do pewnych nieporozumień pomiędzy instytucjami, które miały się tym zajmować. Nie będę mówić w szczegółach, bo to nie o to chodzi, ale no, to jest coś, co się nie udało. Z perspektywy polskiego widza, tak jak ja teraz chodzę i oglądam, mnie najbardziej fascynuje oczywiście ta część wystawy niemiecka, narodowska, no bo tym się też zajmuję. To jest coś, co mnie interesuje jako historyka, bo teraz przygotowuję książkę na temat polityki historycznej SED, czyli Partii Komunistycznej w NRD, i dlatego ta część narodowska jest dla mnie bardzo pasjonująca, ale jeżeli przyjdzie historyk polski, nie zwykły widz, ale historyk z Polski, to może czuć pewien niedosyt, że na tej części polskiej zabrakło jakby tego takiego trzeciego dna, że tak powiem, czyli takich rzeczy już zupełnie szczegółowych, których nie każdy chce oglądać, nie każdy będzie chciał się na tym skupiać, a sobie otworzy jakąś szufladę, prawda, wyjmie sobie jakiś dodatkowy element i tam z jakimś szczegółem historii się zapozna. Myślę, że tutaj już ci, którzy, Günther, który finalizował, prawda, wystawę, on no, uznał, że ta opowieść byłaby dla dużej części jednak hermetyczna i takie elementy się nie pojawiają. Przez to można dostrzec pewną nierównowagę pomiędzy częścią polską a niemiecką. Delikatną można dostrzec. Natomiast z punktu widzenia, mówię, normalnego oglądającego tutaj chyba to nie będzie aż tak istotne, ale jeżeli mówimy o porażkach, to szczerze, to można było to zrobić w ten sposób trochę inaczej. No to też mi się zawsze wydaje ważne, bo mówimy o sukcesach, a porażki są tak samo istotne jak sukcesy. Obiecałeś mi, że powiesz, jaki jest twój ulubiony eksponat na wystawie. Utrzymywałeś taki
lekkie napięcie. Mówisz szpejta, więc proszę bardzo, to który? Jest kilka obiektów, które bardzo lubię, które są spektakularne. W części polskiej najbardziej spektakularny jest Junak, prawda, czyli ten polski highlight Davidson wyprodukowany w Szczecinie, kupiony właśnie przez muzeum, prawda, i na ekspozycji znajduje się. Jest zupełnie wzruszający element, który udało mi się znaleźć dzięki księżnicy, bo to jest depozyt księżnicy pomorskiej. Tam panie pokazały mi coś, co uważam świetnie, że się znalazło na wystawie i dobrze, że Gunther to właśnie do końca doprowadził. To jest taka tasiemka z napisem imię i nazwisko dziecka, roku urodzenia, gdzie się urodziło, którą dziecko dostawało na rękę w razie, gdyby się zgubiło, żeby wiadomo było, kto to jest. Małe dziecko, które nie umiałoby sobie powiedzieć. Bardzo ważne jest to, że to się tam znalazło, ponieważ obok jest też ekspozycja też wzruszająca niemieckich dzieci, które się zgubiły w trakcie wysiedlenia, w trakcie ucieczki, prawda, przed Armią Czerwoną zimą 1945 roku. I w Niemczech po wojnie kręcono filmy, które puszczano w kinach, gdzie te dzieci mówiły, no mam na imię tam Helmut, prawda, Ilse, zgubiłam się tu i tu, prawda, jeżeli wiedziano o rodzicach, to mówiono, jestem tu i tu. To jest też wzruszające, ale pokazanie jakby tutaj tej równoległości w jakiś sposób, tego, że dzieci cierpią niezależnie od konfliktów, które starsze osoby wywołują, było bardzo ważne i to jest też mój jeden z bardziej ulubionych i mówię takich trzymających za serce obiektów. Natomiast, który najbardziej lubię? Najbardziej lubię drut kolczasty. Drut kolczasty, który jest w końcowej części wystawy, to jest irracjonalne oczywiście, jak można lubić drut kolczasty, ale drut kolczasty lubię dlatego, ponieważ wiąże z nim się ciekawa historia. On został przekazany do muzeum dzięki Andrzejowi Łazowskiemu, który w roku 2007, kiedy wchodziliśmy do Schengen, razem ze swoimi kolegami z Fundacji Czas, Przestrzeń i Tożsamość, wyciął ileś kilogramów tego drutu, prawda, koło Myśliborza Wielkiego na granicy polsko-niemieckiej. Zakładamy, że jest to drut, bo on jest trochę zniszczony, drut jeszcze z czasów właśnie w polsko-narodowskiej, prawda? I ten drut jest opatrzony takim komentarzem, że jest to drut, prawda, kolczasty z polsko-niemieckiej granicy przyjaźni, Freundschaftsgrenze, bo tak była nazywana ta propagandowa granica pomiędzy Polską a NRD. A ten drut ma jeszcze ciekawą historię, bo jego część została sprezentowana w roku 2014 prezydentowi Niemiec, Joachimowi Gaukowi, który był tutaj w muzeum, zwiedzał muzeum i dostał ten drut. Ja przy tym nie byłem, ale dyrektor Schroeder opowiadał, że był niezwykle zadowolony, prawda, i uśmiechnięty właśnie z takiej, no, przewrotnej, można powiedzieć, prawda, przewrotnego prezentu, bo no, ciężko, żeby drut kolczasty był elementem przyjaźni, ale to była taka właśnie przyjaźń między Polską a NRD, prawda, że czasami druty kolczaste i inne, prawda, bariery tą przyjaźń wyznaczały. No tak, no jechaliśmy tutaj dzisiaj do Greifswaldu, też rozmawialiśmy o przekraczaniu granicy, o jakimś takim, z mojej perspektywy, człowieka 40-kilkuletniego, no pewnego rodzaju surrealizmu przekraczania dzisiaj granicy bez jakichkolwiek drutów i bez konieczności pokazywania paszportu, kontroli granicznej, to coś niesamowitego, prawda? To pokazuje też tę odległość, jaka dzieli w gruncie rzeczy no, kilkanaście lat dzisiaj. Masz rację, Eryk, ale z drugiej strony, jakie to jest kruche? Pokazały nam dwa ostatnie lata. To ja mieszkam niedaleko granicy. Kiedy Polska zamykała granicę na samym początku pandemii, to się wydawało coś absurdalnego. Jak można zamknąć? Jak to będzie możliwe? Co będziemy robili? Jak będziemy funkcjonowali? No bo jednak jest pewne społeczeństwo, społeczność pogranicza, która żyje i tu, i tu. Tutaj się uczy, tutaj pracuje. Moje dzieci chodzą do szkoły w Niemczech. Często tutaj wyjeżdżamy, mamy wykłady, mamy różne rodzaje spotkania. Jak to będzie funkcjonować? Pojechałem tuż przed północą na granicę zobaczyć, jak to będzie. Stała policja zamknęła. Dopiero później pojawiły się te szlabany. Potem, prawda, była chwila przerwy, ale potem znowu Niemcy tą granicę zamknęli, prawda, stworzyli pewien system obostrzeń, który powodował to, że trudno się było dostać w drugą stronę. I chyba wtedy wiele osób uświadomiło sobie, jak wielkim skarbem jest to, że żyjemy w takim świecie, gdzie udaje nam się te bariery przezwyciężać, udaje nam się do siebie zbliżać, że to jest też takie hasło wystawy, że dochodzi ona do roku 2007, kiedy granica, która jest polsko-niemiecka, no bo przecież granica jest faktem, ale przestaje być dostrzegalna, prawda? Przestaje być elementem, który dzieli, można ją przekraczać w każdym miejscu. No, jest to taki fajny element kończący właśnie tą najnowszą historię Pomorza.
fajny element, a jednocześnie to mówisz o tej przewrotności, takiego, tej wizji końca historii, która też uderzała nas w 89, 90 za pośrednictwem chociażby Francisa Fukuyamy. No ale tutaj też w czasie pandemii poczuliśmy, że ta historia wcale takiego końca nie ma, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Masz rację, w wymiarze globalnym na pewno 11 września 2001 był takim przebudzeniem, że wcale to nie będzie koniec historii, prawda, i nie będzie już tylko historia czasem szczęśliwości i porozumienia, a w wymiarze właśnie naszym regionalnym, lokalnym, to chyba tak, to chyba właśnie pandemia i te zupełne przewartościowanie. No nie wiem, czy pamiętasz Szczecin, prawda, w pierwszych tygodniach pandemii. Naprawdę on był pusty, prawda? Ludzie zostali w domach. To było postapokaliptyczne wręcz, prawda? Tak, to co się tylko działo. Szczecin, ja byłem akurat w momencie wprowadzania pandemii w Warszawie i Rondo Dmowskiego, przez które przejeżdża kilka samochodów, czy to podziemne przejście, gdzie mamy kilka osób, gdzie zawsze jest tłum, który przelewa się w tamtym miejscu. No było coś rzeczywiście w tym. To wyglądało, słuchaj, jak miasta polskie podczas wielkich meczy polskiej reprezentacji, bo to z lat 80., kiedy też było zupełnie pusto. Tomku, jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. To jest wywołane publikacją, która się ukazała kilka miesięcy temu. Trudna tożsamość na krańcu mapy. Nasze wspólne dzieło, wydane w dwóch wersjach językowych, polskiej i niemieckiej. Ty piszesz, to jest opowieść o czasach powojennych, po II wojnie światowej. Ja piszę o Pomorzu Zachodnim. Ty piszesz o Pomorzu Przednim. O Pomorzu Przednim. Czyli piszesz o Niemieckiej Republice Demokratycznej. I o tę Niemiecką Republikę Demokratyczną się chciałem zapytać, bo no to jest, mam wrażenie, wciąż taki kraj nieodkryty. Oczywiście widzimy to z perspektywy Ericha Honeckera i tych wszystkich symbolicznych kwestii, które się pojawiały przez lata, również weszły jakoś do popkultury, ale ta opowieść jest taką opowieścią, w gruncie rzeczy, mam wrażenie, zupełnie nierozpoznaną po naszej stronie. To działa vice versa. To, co mówiliśmy wcześniej. Ani niemieccy pomorzanie nie znają historii Pomorza Polskiego, ani my nie znamy historii Pomorza Przedniego. My na przykład nie wiemy, że tutaj w roku 57 był stajek studentów, którzy nie chcieli, się sprzeciwiali temu, aby Wydział Medycyny na świetny, doskonały, do dzisiaj kapitalny Wydział Medycyny Uniwersytetu w Greifswaldzie został przemianowany na Wydział Medycyny Wojskowej, a studenci zostali ubrani w mundury. Oni zastajkowali, nie chcieli tego, zostali spacyfikowani, rozwiązano kilka lat, ale i tego my na przykład nie wiemy, nie znamy takich historii, prawda? My bazujemy na pewnych stereotypach, że NRD to oczywiście Rote Preußen, Czerwone Prusy, prawda, państwo, które było państwem komunistycznym, gdzie każdy na każdego donosił. Oczywiście stopień jakby tutaj zinfiltrowania społeczeństwa był inny niż u nas. Stopień poważnego traktowania ideologii komunistycznej był inny niż u nas. No bo to też są Niemcy, one niektóre rzeczy traktują bardziej poważnie i to powoduje rzeczy, to wywołuje rzeczy straszne, ale także i rzeczy bardzo, bardzo dobre, prawda, jak kwestia przemysłu na przykład niemieckiego. Dlatego moim zdaniem opowieść o NRD jest cały czas opowieścią nieoczywistą i ja uwielbiam znajdować w tej opowieści takie luki, takie rzeczy, które są nieopowiedziane, które są nieoczywiste. To jest tak jak historiografią. Obraz historiografii NRD jest obrazem historiografii marksistowskiej. Zawsze w każdym tekście było odwołanie do Lenina, do Marksa, prawda? Było to pisane z tych perspektyw właśnie materializmu historycznego. Ale do końca, historycznego. To lat 80. Tak. Tak, taki jest obraz. Natomiast i powiem szczerze, że historia akademicka taka była, tak, do końca praktycznie oni stali na straży, prawda, dzieł Marksa, Engelsa, prawda, i Lenina. Natomiast w tym wszystkim nie dostrzegamy pewnych enklaw wolności, które też były, które miały miejsce. Na przykład w NRD cały czas zajmowano się kontynuacją badań nad ziemi Hanzy. Coś, co w jakiś sposób wymykało się z takiego materialistycznego podejścia. Oczywiście można w tym znaleźć pewne wątki, które by odpowiadały tej wizji historiografii, ale jednak to była kontynuacja, tak, czyli nie było pewnej przerwy. Pojawiały się elementy historii
sztuki, historii kościoła. Na przykład od lat 60. do początku lat 80. wychodził w Greifswaldzie takie czasopismo historyczne Greifswalder Stralsunder Jahrbuch, czyli rocznik greifswaldzko-stralsunski, w którym było bardzo wiele na temat historii sztuki, historii kościoła, elementów, które z punktu widzenia właśnie metodologii marksistowskiej są zbędne, są niepotrzebne. Oczywiście kiedyś pan profesor Piskorski, oceniając ten czasopismo, powiedział, że ono było absolutnie marksistowskie. No bo też takie było, bo tam było pewne homagium zawsze w tekście tym wstępnym, prawda, gdzie było odniesienie do partii, do głównych wątków, prawda, ruchu robotniczego, ale potem jakby po tej zapłacie pojawiały się teksty, które były inne, które były bardziej tradycyjne, które odnosiły się do pewnych elementów innych niż historia tylko ruchu robotniczego, prawda, i historia NRD, bo to były dwa główne dzieła. Czyli znajdowanie takich luk jest czymś, co mnie bardzo fascynuje, co mnie bardzo ciekawi, bo to pokazuje, że ten nasz stereotypowy obraz NRD, częściowo słuszny, no nie jest słuszny w całości, prawda? No tak, to trochę przypomina to, co się działo w naszej historiografii w latach 50., prawda? W najciemniejszym okresie stalinowskim, kiedy też przecież ten trybut ideologiczny należało zapłacić. I po tym można było uprawiać lepszą, gorszą historię. Oczywiście gdzieś mieliśmy też różnego rodzaju przestrzenie, szczeliny, przez które wchodziła prawdziwa nauka. Ale zarazem znowu nieoczywistość. W początku lat 50., czyli czas najgorszego stalinizmu, w Uniwersytecie Greifswaldzkim zastanawiano się, kto ma być nowym dyrektorem instytutu i szukano kandydata w Niemczech Zachodnich. Co wydaje się to niemożliwe, prawda, bo to jednak zupełnie po drugiej stronie... A skąd ten pomysł? Słuchaj, no bo to jednak była jedna nauka historyczna, tak? To proces podziału na historiografię narodowską i zachodnio-niemiecką, to jest proces, który trwa, on trwa do końca lat 50. moim zdaniem, tak? Kiedy one się wyodrębniają i stają się, są osobne. Ale no, to są niesamowite dyskusje, które tutaj odkryłem w protokołach Wydziału Filozoficznego, prawda, czyli Humanistycznego Uniwersytetu Greifswaldzkiego, gdzie są kandydatury z Tybingi, prawda, z Moguncji, prawda, profesorów, którzy mogą tutaj mogliby zostać dyrektorami. W pewnym momencie partia to przecina, bo uznaje, że pojawia się kandydat, którego oni mają, kandydat, który jest poważnym historykiem, aczkolwiek młodym, bo mówię o Johannesie Schildhauerze, który wrócił z niewoli w Związku Radzieckim, bo został jako oficer właśnie wzięty do niewoli, który co prawda był członkiem NSDAP. No, to też inna historia, jeżeli będziemy mieli chwilę czasu, za chwilę o niej powiem, bo to też bardzo ciekawe, z tym jest rzecz. I on już przeszedł pewne szkolenie ideologiczne, on może być tym nowym, prawda, dyrektorem. I wtedy akurat umiera Adolf Hofmeister, o którym już wspomniałem, a jego uczeń, który był trochę przez niego sterowany na nowego dyrektora, czyli Roderick Schmidt, wyjeżdża z Greifswaldu. To jest coś, czego u nas nie było. U nas w okresie stalinowskim, tak jak profesor Górski, prawda, jeżeli historycy byli nieprawomyślni, to po prostu byli odsuwani, prawda, milki na ten czas. Generalnie, prawda, ale tkwili gdzieś tam sobie w instytutach, tak, które tak. A tutaj był ten wentyl, że można było wyjechać, prawda, do zbudowania muru wyjechać można było. A to, o czym powiedziałem, a propos Schildhauera, czyli pierwszego dyrektora... To też historyk dobrze znany u nas. Oczywiście, Bartosz Hanzy właśnie, prawda? Kapitalny zresztą. Miałem wielki honor, zostałem zaproszony w roku 2014 z okazji święta stulecia seminarium historycznego Uniwersytetu Greifswaldzkiego na to, żeby przedstawić tą część poświęconą właśnie historii greifswaldzkiej, historykom greifswaldzkim w okresie NRD. No to uważam, że jest to wyróżnienie, tak, że to dano w ręce Polaka, człowieka, prawda, młodszego, bo to przecież było 8 lat temu. I mówiąc to, mówiłem właśnie o Schmidcie, że on, prawda, był członkiem NSDAP, podałem numer legitymacji. Po sali taki szum przeszedł, bo to jest taka miejscowa trochę legenda, prawda, ten Johannes Schildhauer. Później dyskusja, jeden z profesorów, bardzo go lubię, zgłosił się, mówi, czy pan się nie pomylił, czy aby na pewno, nie? Bo my wiemy, że on był oficerem w armii, ale czy na pewno był w NSDAP? Mówię, no niestety taka jest prawda, pokazałem, prawda, dokument, na którym się powołuje, gdzie jest właśnie, prawda, wymieniony jako członek NSDAP. No i to tak właśnie się prawda, w tym NRD czasami dziwnie składało. No to, o czym mało kto w Polsce wie, ale jednym z twórców, prawda, armii w NRD był słynny marszałek Paulus, prawda, wzięty do niewoli pod Stalingradem. Takie historie, takie nieoczywistości są bardzo interesujące, przy oczywiście zachowaniu proporcji, przy tym, prawda, żebyśmy doskonale wiedzieli, jakim państwem było NRD, innym niż Polska. Jeżeli mówimy, że Polska była najweselszym barakiem, prawda, w obozie, no to NRD było tym najpilniejszym uczniem chyba, prawda. A czy
była jakaś specyfika for Pomern w tym enedowskim państwie? Taka, że for Pomern jako koncept Pomorza został zakazany w MRB. On nie występuje tutaj. To było tabu. Pomorze jest jedną z tych niewielu krain, która została przedzielona granicą w ten sposób, że duża część tej krainy pozostała po stronie niemieckiej. Na Śląsku tego nie mamy. Jeżeli chodzi o Brandenburgię, to ta część polska jest stosunkowo niewielka wobec tego, prawda, co zostało na terenie Niemiec. Tutaj mniejsza część Pomorza została przy państwie niemieckim i początkowo w latach 45-47 ten obszar nosił nazwę Landu Mecklenburg-Vorpommern. W roku 47 też na fali zbliżenia z Polską Ludową uznano, że NRD musi zaakceptować granice, prawda, na Odrze i Nysiełżyckiej, i elementem tej akceptacji było wyciszenie, wymazanie wszelkich rewizjonistycznych elementów, w tym właśnie podkreślanie nazwy Pomorza. Czyli co, oddano nam Pomorze? Oddano nam Pomorze w jakiś sposób. Zakazano mówienia o Pomorzanach. Tutaj miejscowych Pomorzan nazywano wschodnimi Mecklenburgczykami, czego oni nie mogli znieść. Aczkolwiek dzisiaj myślę, że te 40 lat istnienia NRD spowodowało, że takiego pokolenia 60 czy 50-latków, którzy całe swoje życie przeżyli, prawda, w NRD de facto, to dla nich te pewne elementy takie ostrzejsze wcześniej się tutaj zaczynają zamazywać, prawda? Chyba już tak bardzo ostro tego, jak ich ojcowie czy dziadkowie by nie podkreślali. To jest fascynujące, prawda? Jak w wielu aspektach, powiedzmy, tutaj zakazywano wręcz badań poświęconych na przykład polskiej części Pomorza. Do lat 70. w zasadzie tego nie było. Pewne ożywienie i pewna większa otwartość na badania pojawiły się pod koniec lat 80. To też widać na przykład na badaniach dotyczących historii Żydów. To jest też fenomen, prawda? No bo jeżeli NRD siebie traktowało jako antyteza, prawda, III Rzeszy, no to automatycznie Holokaust musiałby być, prawda, elementem bardzo ważnym i kwestia badań żydowskich też bardzo ważna. No nie. Nie, gdyż w wymiarze politycznym Związek Radziecki, prawda, nie akceptował polityki Izraela, a i w wymiarze, prawda, lokalnym w NRD badania poświęcone Żydom były bardzo mocno ograniczane. Dopiero 89 rok, właśnie między innymi Uwe Scheider tutaj był na konferencji, która była w Greifswaldzie, którą pierwszy mówiono o tak zwanej Kristallnacht, teraz się mówi o pogromie, prawda, pogromie listopadowym z 1938 roku. Zaprosisz na wystawę naszych odbiorców? Z czystym sumieniem. Z czystym sumieniem, proszę Państwa, jeżeli byście Państwo kiedyś chcieli wybrać się na Pomorze Przednie, to zapraszam serdecznie do Greifswaldu, szczególnie teraz, w maju, w czerwcu, proszę Państwa, kiedy jest przepiękna pogoda za oknem, a jesteśmy właśnie w miejscu, w którym tę pogodę doskonale widać, bo jesteśmy w tak zwanej muzealnej ulicy Muzeum Pomorza, która łączy kilka obiektów z różnych stylów, bo mamy tutaj, prawda, obiekt ze średniowiecza, mamy obiekt z czasów nowożytnych, i mamy kapitalną wystawę, wystawa, która mówi o całej historii Pomorza, od prehistorii po rok 2007. Takiej wystawy, proszę Państwa, nie mamy w Szczecinie, nie mamy w Słupsku, nie mamy w Koszalinie, która by całościowo mówiła o historii Pomorza. I pamiętam, że kiedyś, kiedy prezentowałem tą wystawę właśnie na konferencji w Słupsku, pojawiły się takie pytania, a może my byśmy też taką wystawę zrobili? Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Do Greifswaldu jest bardzo blisko, mamy autostradę, a ta wystawa naprawdę, proszę Państwa, bardzo obiektywnie, ciekawie, interesująco o historii Pomorza mówi. Serdecznie zapraszam. Tomku, dziękuję Ci serdecznie za tę fascynującą rozmowę, za przyjazd tutaj do Greifswaldu i pokazanie nam tego, co zrobiłeś, ale też za opowieść o tym, czym się zajmujesz. Dziękuję Państwu bardzo. Moim gościem był dzisiaj dr Tomasz Ślepowroński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo.